Kartka z kalendarza. 10 marca 1983 rok, czwartek. Słońce wstało o 5:26, obchodzono Dzień Mężczyzny. Tego dnia światową premierę miał film W ciemnościach Pedro Almodovara, gdzie piosenkarka i narkomanka Yolanda ukrywa się przed policją w bardzo nietypowym zakonie. Marzec był miesiącem, kiedy nastąpiła drastyczna podwyżka cen kawy, papierosów i benzyny w Polsce. Kolejki stały się nieodłącznym elementem społecznego pejzażu. Generalnie 83 rok pełen był wydarzeń istotnych dla kraju. Milicjanci skatowali Grzegorza Przemyka. W lipcu zniesiono stan wojenny, Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, a w Mysłowicach na świat przyszedł Jacek Korczyński. Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. Dam radę ogarnąć historię na skratko, bo czuję, że warto teraz przekazać wam to... Tak, szybko minęło, szybko. Powiem tak, w pewnym wieku jak się jest, to się wydaje, że to wszystko tak szybko przeleciało. Jak człowiek jest młody, to ma jeszcze przed sobą różne wizje. Ożenił się, ma ślicznego synka, fajną żonę. Ja co mam powiedzieć? No i jakoś sobie radzę. Eryk kręcił breka, kocur bombił ściany, pił kafe i trójką piątki oblegany. Zaczynamy? Poszliśmy sobie na pierwszą randkę, no to chyba mnie ujął najbardziej tym, że wprost powiedział, że sprzedaje namioty i jeździ czerwoną jariską po mamie. Jest spokojny i taki wyluzowany, że nigdy z niczym nie ma problemów. Potrafi wszystko ogarnąć i jest bardzo dobrym tatą. Dobrym jest tatą? O szczegóły nie pyta i tak nie powiem ci, bo to jest jak u picha i mniej wiesz, lepiej śpisz. Chciałem tylko poinformować wszystkich, że raku ma siłownię. Kto będzie oglądał ten film? Wszyscy. Jeździliśmy na marynę i chodziliśmy do Wikinga. Pilotowaliśmy o głupotach. Chodził do szkoły sportowej. On raczej nie był techniczny za bardzo, nie. Matematyka i takie to... No uczył się, bo się uczył, ale to... To na pewno nie miał tego po mnie. Oto pokój. Oto pokój naszej matki. Tak, proszę tu uważać, przejść. Drabina. Tu. Uwaga. Drabina. Tak. Tak. Oto on. Jest dobrym chłopakiem i dobrym synem, o. Ma jak tam, jak to zwykle, no. Też rozrabiał, no nawet była sprawa w sądzie, o. Jak tu gdzieś kamieniami rzucali w przejeżdżające autobusy. Kurator był, czy jak to tam już trzeba było pisać co pół roku jakieś sprawozdanie, no ale było, minęło. Ale grzeczny był, no grzeczny, co ja powiem, ja wielu rzeczy na pewno nie wiem. Ty tam nagrywasz u góry? Lasia. To ja. To jest ja. Jestem w pracy pod McDonald'em. I miał 38% jakieś. Ja piję. O Boże Święty, no gdzieś około 25 lat temu, no jak my mieli chyba 15-14 lat, piło się wódkę, w dodatku z meliny. Jaca mordeczko, znamy się nie od dziś, to my nosimy brzemię. Bez sensu. To były najlepsze, najzabawniejsze, najbardziej spontaniczne lata mojej młodości. Bo mam aspiracje, by piąć się kukurze z dnia na dzień, coraz dalej w rapowej strukturze. Coraz dłużej, coraz lepszy, pozytywnie zdaję testy. Rapowe podesty, pamiętajcie moje słowa. Teraz jest nielegal, kiedyś płyta platynowa, tak ja do... I od jutra fajna, nie jest krótka serca, tylko rap sensa wersja. Wersja i będzie ten rajd na koncertach. Dziś mela skutka, KSIA. Patrz teraz na parkie, trampa już wywija. Kolejną parkę, dwie piony z tym parkie. Przyjdę na próbarki, wolę tyski niż warkie. Graliście koncerty, tak wiem. W jakimś mega klubie w Katowicach. Chciał być sławny, nie udało się. No.
Pamiętam, jak kiedyś zostawił w aucie jakieś tam rzeczy. Ja mówię, idź weź te śmieci w aucie, co zostały, wyrzuć do śmietnika. A okazało się potem, że tam był chyba twój mikser jakiś muzyczny. I on to wyrzucił do śmietnika. I jak się zorientował, to poleciał szukać po tym śmietniku, ale chyba już śmiecie były wyrzucone. Nie wiem, nie znalazł je, czy się znalazł? Nie znalazł. No, tak to było. Jutra to żyje każdy z nas, bo noc jest jeszcze długa. Mamy czas na ten pierdolony raz. Widzę to samo. Ci sami szarzy ludzie idą do pracy rano. Ci sami smutni ludzie z pracy wracają. A ja na luzie co? Zawsze naprzeciw planom. Wczorajszy już nieważne, zostawiłem gdzieś. Dzisiaj od nowa zacznę realizować się. Pomysłu głowa pełna, od zawsze tak jest. Jestem jak terapeuta, by oszukać stres. Co bym chciał mieć od Jacka? Takie coś ma w sobie, no tak se. Mimo problemów i jakichś niedogodności życiowych, on tak se płynie lekko, tak. Jacka cenię za co, no? Ogólnie za charakter. No ogólnie, że jest zajebistym kolegą, no. Mógłby być trochę mniej hipochondrykiem, ale powiedzmy, przeżyje to. Ruch chyba jest Marudą najgorszy. Że w robocie to wiesz, no bo on tam musi to robić, a jemu się nie chce. Mawruch Marudą jest Marudą, a im starszy jest, tym Mawruch większym Marudą jest. Jesteś z nieba i nie lubię cię. Ale to się nagrywa. Jak ciepło. Oj, w ogóle się dobrze nie bawię. Niepotrzebnie. Swe życie nie puszczam. Siedzę w swoim kokwicie, to mój świat. Jestem na dobrym kursie. Tego kawalerskiego to w życiu nie przeżyłem. Bez nadziei. Więcej nie jadę. Jestem z miasta Przykato, ale znają je wszyscy. Narzekający? To on do mnie mówi, że ja narzekam, a ja nie kojarzę, żebym ja tak bez przerwy na coś narzekała. Czy to jest trafione? No, nie kręciło mnie to. Niespecjalnie podobało. Każdy człowiek chciałby, żeby mu było lepiej. Mamy tu siebie, przyjaźń i muzyka, jedna miłość dla wszystkich kochających to życie. Jestem typem, co siedla jak wielu z was. Choć przyszłość niepewna tutaj od wielu lat. Weź, przestań narzekać, tylko bierz się w garść. By życia nie przespać, ale podbijać świat. Ja mam w ręku swe życie, nie puszczam. Siedzę w swoim kokpicie, to mój świat. Jestem na dobrym kursie i ścieżce, bo steruję swym życiem jak zechcę. Jestem typem, co siedla jak wielu z was. To jeszcze składamy życzenia, tacie, do kamery, dobra? No. Okej? Okay? Dobra. Żebyś był zdrowy zawsze i żebyś miał spokój w głowie. Co najlepsze, czyli zdrowia, szczęścia. Szybko, z takich piosenek, co pamiętałam, że słuchaj. Ale się nie śmiej, dobra? Okej. Okay. Żebyś zawsze był sobą, bo jesteś w zjedeczkę. Słyszałem to. Twoje zdrowie, 100 lat, nie wierzę nam. Moglibyśmy ci życzyć fleszy, błyski, najdroższa whisky, wielkobudżetowe teledyski. Wszystkiego najlepszego, Jacka! Pamiętaj, że nie musi być HD, byle zawsze był kolor i że nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Postanowiłem przyjechać pod stare miejsce. Centrum 4, gdzie się poznaliśmy. Chciałbym ci życzyć, żebyś nie zdziadział. Dużo miłości, ciepła, fajnych podróży, wspaniałych przyjaciół. Spełniał swoje najskrytsze marzenia. Cały czas coś robił w życiu. To żebyś zawsze znalazł czas dla starych kumpli i spotkał się z nimi na piwo. Dalej rura przez życie i widzimy się na szczycie. 100 lat, 100 lat. Wyjątkowy Jacek. Ma 40 lat. Cześć Jacek. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w twoich urodzinach poprzez te życzenia. Życzę ci przede wszystkim, żebyś był zdrowy, żebyś miał super relacje i żebyś był szczęśliwy, żebyś robił rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Żebyś miał trochę jazzu w wolnych chwilach. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, dużo zdrowia. Twoje zdrówko. Życzę ci, żebyś zwiedził cały świat i żeby nigdy, nigdy pies celników się tobą nie zainteresował. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego, Jacka!
swoje zdrowie. Wszystkiego najlepszego, mordeczko, ode mnie, od Martyny. Mój przyjacielu, życzę ci przede wszystkim zdrowia i pieniędzy, abyś miał siły i możliwości do realizacji swoich planów i marzeń, optymizmu i pogody ducha, abyś na co dzień mógł zwalczać tą szarość dnia codziennego. Żebyś nie przejmował się tak tą czternastką, bo to nic nie znaczy, o niczym nie świadczy. Przede wszystkim zdrowia, a potem niech się spełniają wszystkie marzenia. I tyle. Zawsze pamiętaj, że scenariusz istnienia ciągle jest w twoich rękach. Teraz ręce w górę, jeśli też tak czujesz, rozwam ciemną chmurę. Raku to była ksywa czy nazwisko gościa. I wszyscy już wiedzieli, że Raku ma siłownię. Notabene też piwnicy, stworzona taka po prostu taka amatorska siłownia i wszyscy o tym wiedzieli. No a ten gościu sobie przyszedł tam po jakimś już czasie, gdy już to wszyscy wiedzieli i myślał, że to jest nowość i mówi: ej, a Raku ma siłownię. I od tyle cała historia. No dobra, żeby nie było, że mnie nie ma. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, mordo.